Wielka wylewka For Fun TV, czas na kolejny odcinek. Tym razem moim gościem jest Artur Siódmiak. Dzień dobry. No, witajcie. Były piłkarz ręczny. Żółwik na początku, jeszcze się lubimy. Gra polega na tym, że po prostu wylewamy na siebie różnego rodzaju ciecze. Mamy wodę, sok pomidorowy, multivitaminkę, jogurt naturalny, a na samym końcu jest puchar zwycięzców, czyli puchar pełen mąki. Gra polega na tym, że gramy w kamień, papier, nożyczki. Osoba, która przegrywa, dostaje po prostu strzała na twarz od osoby, która wygrała. Słuchaj, zanim przejdziemy do pierwszej rundy, powiedz mi, bo wszyscy tobie wypominają bramkę z Norwegami. Tracą piłkę! Atak, pusta bramka, gol, gol, 31 do 30 dla Polski, 4 sekundy do końca. Czy ty nie masz już dosyć tego, że ty w tych ostatnich sekundach rzuciłeś tę bramkę? Wygrywamy 31 do 30 i my jesteśmy w półfinale. I teraz każdy jak widzi Siódma mówi, Artur Siódmiak to ten. 31 do 30 dla Polski. No historia jest, no znana oczywiście, to jest odgrzewanie kotleta. Ludzie mnie z tym kojarzą, ktoś nazwał mnie królem Arturem i tak dalej. W pewnym momencie wpisy internautów były takie, że Bogdan na premiera, Artur Siódmiak na prezydenta. Bogdan Wenta. Dokładnie. Mam nadzieję, że po naszym dzisiejszym programie wszyscy będą kojarzyli Siódma z tym, że ma na sobie wszystkie rodzaje cieczy, które zostały wylane przeze mnie. Ja mam nadzieję, że się zrewanżuję. Szczególnie patrzę na ten soczek pomidorowy, który chętnie bym zobaczył na twojej twarzy. Dobra, to uwaga, gotowy? Gotowy. 3, 4. 3, 4. Siódemku. Zrobię to woda. Z ogromną przyjemnością. Woda na ciebie. Dawaj. Ale jeszcze nie co? Co? Jeszcze co? Dobrze, że nie woda. I jak tam, panie prezydencie? Bardzo fajnie. Czuję się, jakbym wyszedł z basenu. Zalany prezydent For Fun TV Artur Siódmiak przegrywa 0-1 razem ze mną. No dobrze.